Szanowni Państwo, jesteśmy w Gminie Lubawka. Naszymi gośćmi są, a raczej my gościmy u Pani Burmistrz Ewy Kąsęby. Dzień dobry. I u Pana Przewodniczącego Michała Ołdaka. Drodzy Państwo, ciężko jest mówić o tym, co dzieje się kilkaset kilometrów od nas, czyli o tym dramacie, który przeżywają w tej chwili mieszkańcy Ukrainy. Gmina Lubawka pomaga, tak jak wszyscy pomagamy. W jaki sposób? To już tydzień czasu mamy tą wojnę zaraz za naszą wschodnią granicą. Wojnę w Ukrainie, gdzie na co dzień do 24 lutego gościliśmy tutaj Ukraińców z tytułu zatrudnienia w naszych zakładach i mieszkających na naszym terenie. W tej chwili to też powoduje, że mamy uchodźców z Ukrainy, właśnie przede wszystkim znajomych, rodziny tutaj pracujących osób, ale też mamy przygotowane miejsca dla uchodźców niezwiązanych, jeżeli chodzi o pracę, z naszym terenem. Na początku chciałabym powiedzieć, że cała akcja pomocy dla Ukrainy i pomocy uchodźcom jest organizowana przez wojewódzkie sztaby zarządzania kryzysowego. To wojewoda na terenie województwa dolnośląskiego koordynuje całość zadań. My jesteśmy w trzecim poziomie tego zarządzania kryzysowego, bo później jest starosta i dopiero gmina. I na początku ja bardzo chciałabym podziękować wszystkim, którzy od tygodnia, bez względu na swój czas zawodowy, bez względu na swój czas prywatny, pomagają uchodźcom z Ukrainy. Jest to tak budujący i tak fantastyczny widok, że potrafimy się wspiąć na wyżyny tej pomocy humanitarnej i pomagać, jak tylko możemy, pomagamy naszym sąsiadom ze wschodu. Jeszcze raz wszystkim bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. I teraz wracając do tematów, bo to jest bardzo ważne, co możemy zrobić i jak możemy zrobić. Jeżeli chodzi, mówię, o pomoc instytucjonalną, wojewoda tym wszystkim zawiaduje i wojewoda daje nam wytyczne, co może, w jakim sensie może gmina pomagać, w jakim sensie mieszkańcy mogą pomagać. Wyznaczyliśmy na terenie gminy Lubawka, jak na razie, jeden obiekt do dyspozycji wojewody i możemy przyjmować uchodźców z Ukrainy. To jest obiekt Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, tak zwane TPD, między Szymrychowską a Podlesiem. Dla wszystkich z Lubawki, Lubawczan i nie tylko Lubawczan, jest to znany obiekt. Tam jest dopuszczony ten obiekt przez wojewodę i wojewoda może w każdej chwili nam tutaj zaprosić uchodźców do zamieszkania w tym obiekcie. Zgłaszają się następne, ale tylko instytucjonalne obiekty mogą liczyć na ewentualną późniejszą rekompensatę tej pomocy w zakresie mieszkania czy wyżywienia. Także zgłaszają się następne agroturystyki, które mogą o taką ewentualnie później pomoc liczyć. Natomiast wszystkie kwatery prywatne nie będą objęte pomocą finansową i to trzeba powiedzieć już tutaj i w tej chwili, żeby nie było później niedomówień, że ktoś udzielił schronienia u siebie i miał na myśli ewentualny później zwrot jakiejkolwiek środków pieniężnych. Wojewoda wczoraj nam powiedział jednoznacznie, że nie będzie takiej pomocy. Także dzisiaj, bo zgłaszane mamy kwatery prywatne, dzisiaj będziemy dzwonić do wszystkich i informować o takiej decyzji wojewody i jeżeli ktoś będzie chciał podtrzymywać swoją decyzję o udzieleniu schronienia dla rodzin ukraińskich, przekierujemy osoby na ich miejsce. Na naszym terenie
terenie również działa pomoc. Nasz przedsiębiorca, który zatrudniał dużo osób z Ukrainy, pan Arkadiusz Kubacki z Lubateksu, podjął decyzję i to jest niezależne od wojewody, niezależne od nas, że wszystkim pracownikom zatrudnionym w Lubateksie pomaga dla ich rodzin. Bezpośrednio jest pomoc zapewniona w obiektach, którym Lubateks dysponuje. Tam są dzieci, mają zagwarantowane miejsce do 18 roku życia, bezpośrednia rodziny tych pracowników. Natomiast przyjeżdżają, bo przedwczoraj był taki przypadek, że przyjechała pani z wnukami pracownicy Lubateksu i ona jest zakwaterowana już nie w Lubateksie, tylko w innym obiekcie tutaj na terenie gminy Lubawka i nie wszyscy, którzy przyjadą do nas na nasz teren, dostaną takie zakwaterowanie. W tej chwili trwa procedura zgłaszania do wojewody dwóch następnych obiektów agroturystycznych i będziemy mieli już najprawdopodobniej dzisiaj albo jutro trzy duże obiekty dopuszczone do możliwości udzielenia schronienia dla uchodźców z Ukrainy. Wczoraj pokazał się też problem, bo pierwsze dni to było przede wszystkim zakwaterowanie, ale teraz pojawia się potrzeba również zaopiekowania się chociażby dziećmi. Dziećmi z traumą uciekających spod ostrzeliwania i z bombardujących miast. W szkole w Lubawce i w szkole w Chełmsku Śląskim są uruchomione możliwości przyjścia czy pobytu dzieci z Ukrainy na terenie szkoły. Są wyznaczeni opiekunowie ze znajomością języka rosyjskiego czy lekko ukraińskiego, ale mamy też obiecaną pomoc z osób, które tutaj mieszkają, że będą chętnie tłumaczyły czy pomagały w przypadku takiej pomocy. Także jesteśmy cały czas na bieżąco. W ramach tej pomocy będzie przede wszystkim opieka taka pedagogiczna, a jak będzie trzeba, to również psychologiczna. Proszę zgłaszać zapotrzebowanie albo do nas, do urzędu, że dzieci chcą uczestniczyć w takich zajęciach, albo bezpośrednio do dyrekcji szkoły w Chełmsku Śląskim i w Lubawce. Na razie Mieszkowice nie ma takiego zapotrzebowania, zresztą w Mieszkowicach jest trochę mniej lokali do dyspozycji, ale jak będzie potrzeba, będzie taka koncentracja osób mieszkających w okolic szkoły w Mieszkowicach, to też coś takiego będziemy uruchamiać. Ja bym chciała, wojewoda wczoraj powiedział, że ze zbiórek, które Państwo bardzo ochoczo przynosicie i udzielacie pomocy właśnie potrzebującym, ze zbiórek wyłączona została pomoc lekarska, leki są, nie przyjmujemy leków, ale o tym powie w szczegółach już zaraz pan Michał Ołdak, bo to jego dziedzina, jego działka, którą się zajmuje bardzo fajnie od tygodnia czasu. Natomiast pozostałe wszystkie rzeczy tak są nowe, z metkami, także naprawdę dajemy radę, pokazujemy nasz humanitaryzm, naszą empatię i nasze współczucie dla osób potrzebujących. Osoby prywatne, które przyjęły już uchodźców z Ukrainy, bardzo proszę o zgłaszanie ich do urzędu. Dwa telefony są dostępne, urzędowe, 24 godziny na dobę i one są podane na stronach internetowych. Ja na koniec powtórzę te dwa telefony. Dwa również telefony są 24 godziny na dobę czynne, w tym i mój, w kontakcie z wojewodą i z powiatem, żebyśmy mieli na okrągło informacje dostępne i do puszczenia w dalej w eter dla osób, które tę pomocę potrzebują.
Dlaczego potrzebujemy informacji, kto do nas przyjechał w kwaterach prywatnych? Bo jesteśmy w stanie właśnie dać informację o tym, że dzieci, które tam przebywają, mogą skorzystać z pomocy pedagogiczno-psychologicznej i opiekuńczej w szkołach, ale również mogą dostać od nas pomoc prawną, mogą dostać pomoc zdrowotną, bo wiem, że co najmniej jeden przypadek kobiety ciężarnej jest na terenie gminy Lubawka, więc kwestia pomocy właśnie w opiece medycznej i ewentualnie później skierowanie na oddział położniczo-ginekologiczny, ale również w realizowaniu recept dla osób, które są chore, a które potrzebują na codziennie przyjmować lekarstwa, to wszystko jesteśmy w stanie z komendantem policji uwierzytelnić pobyt osób tutaj w Polsce. Jeżeli ktoś nie ma dokumentów, to trwa chwilę, ale jesteśmy w stanie to wszystko zrobić, zagwarantować. Oferujemy każdą pomoc w nietypowych sytuacjach, bo nie można przewidzieć, kto tutaj jest i w jaki sposób się do nas dotarł. Dlatego bardzo proszę o informację do pana Pawła Mazura o wszystkich tutaj przebywających uchodźcach z Ukrainy. Będziemy dopasowywać pomoc należną do sytuacji, w jakiej się osoby znalazły. Ja chyba miałabym tyle do powiedzenia, chyba że pan redaktor ma coś, co go interesuje, co chciałby się dopytać, to bardzo proszę, bo tematów jest dużo, próbowałam sobie je wyspecyfikować, ale mogło mi coś uciec. Panie burmistrz, zanim przejdziemy do tej konkretnej pomocy, jaką udzielają mieszkańcy gminy, chociażby przynosząc różne dary, chciałbym się zapytać, czy pan jako burmistrz wystąpi do Rady Miasta z takim wnioskiem o to, żeby tym ludziom, którzy przyjęli pod własne dachy, nie patrząc się na to, że tak naprawdę nikt im dzisiaj nie pomoże, oni zostali sami, no chociaż może tych część miejscowych podatków, żeby było umorzone. Tak, to po wczorajszym oświadczeniu wojewody, że nie ma możliwości przez rząd zapłacenia przez rząd i przez województwo dla osób nieinstytucjonalnych pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Jest taki pomysł, żeby sprawdzić, czy możemy w jakiś sposób w ramach własnych środków właśnie udzielić takiej pomocy, chociażby w opłatach za wodę czy za ścieki lub ewentualnie przy opłatach śmieciowych. Ale to jest jak gdyby dalszy temat rozmów, bo trzeba rozważyć to z naszymi prawnikami, z budżetem, jak to, na ile nas będzie stać i czy możemy to pomóc. W każdym razie, jak tylko będzie można takie coś zrobić, na pewno taki wniosek do Rady Miasta złożę w tym temacie. Panie Przewodniczący, przejdźmy może do tej pomocy zwykłych mieszkańców, którzy odpowiedzieli na Wasz apel, a na apel radnych o tym, żeby dzisiaj już od tygodnia wesprzeć wszystkich tych, którzy potrzebują tej pomocy. Panie redaktorze, szanowni państwo, powiem tak na wstępie. Pomysł pomocy humanitarnej zrodził się w sobotę jak gdyby równorzędnie, ponieważ mamy tutaj małżeństwo z Ukrainy, które mieszka i radni oczywiście też zdecydowali zorganizować zbiórkę tej pomocy. I jakby równorzędnie to w mediach społecznościowych się zbiegło i skala tej zbiórki się nagłośniła i mieszkańcy Lubawki ruszyli, no nie tylko Lubawki, bo też z miast ościennych z pomocą. W tym momencie powiem, że jestem niezmiernie wdzięczny wszystkim mieszkańcom i wszystkim darczyńcom, którzy się przyczynili do tej zbiórki, ponieważ zbiórka trwała w sobotę w Domu Kultury. Też tutaj podziękowania dla dyrekcji za udostępnienie pomieszczeń. Natomiast wszystkie zebrane dary posegregowane w sobotę, w niedzielę już dwoma busami wyjechały do Wrocławia w miejsce przeładunku, gdzie były dalej jak gdyby dostarczane na granicę. Natomiast w poniedziałek już tutaj zbiórka ruszyła w kilkunastu punktach w Lubawce. Dzięki
Bardzo dużym zaangażowaniu wolontariuszy oczywiście, bo tutaj wszyscy są, jesteśmy wolontariuszami, tak samo radni, jak i wszyscy mieszkańcy, którzy się do tego przyczyniają. Zaczęliśmy zbierać dary już nie tylko w Domu Kultury, ale również tutaj na rynku w Lubawce były przyjmowane dary do busa, w sumie już później do dwóch aut, bo się tego nie mieściło naprawdę. Jeden punkt był na Podgórzu również udostępniony przez pana bus, gdzie było zbierane. Później to wszystko oczywiście przywozimy na miejsce do Domu Kultury i tam znowu wolontariusze, którym jestem jeszcze raz bardzo wdzięczny, segregują to wszystko na odpowiednie frakcje, na odzież, na okrycia wierzchnie, na środki higieny, na żywność. Jeszcze były środki medyczne i też to jest pakowane. I również dzisiaj prawdopodobnie pójdzie następna wysyłka tych darów ze zbiórki poniedziałkowej, bo również ze zbiórek w szkołach, które są organizowane w przedszkolach, te dary trafiają do nas. My tutaj... Tak zwana grupa nieformalna, czyli my radni, wszyscy wolontariusze podjęliśmy decyzję, że otworzymy również punkt pomocy w Domu Kultury i tutaj mamy część tych darów, które są przez mieszkańców przyniesione, są w Domu Kultury. I w Domu Kultury każdy tutaj z uchodźców, z Ukrainy, który do nas przyjedzie, może do nas przyjść od 8.30 do godziny 18.00. Ktoś z naszych wolontariuszy tam jest, czeka z otwartymi rękami i udzieli pomocy w takim formie, że na ten pierwszy pobyt przekażemy tą żywność, którą mamy tam zebraną dla całej tej rodziny, która przyjdzie. Mogą tutaj, jeżeli nie mają jak gdyby odzieży, oczywiście to już jest tam, mogą sobie wziąć, przymierzyć, pobrać oczywiście. Tak samo pościel, ręcznik, wszystkie środki higieny osobistej, wszystko to mamy i wszystko to przekazujemy tutaj tym naszym uchodźcom, którzy są na terenie gminy. Także powiem tak, jest to punkt pomocy, my go nazywamy tutaj między sobą w żargonie, że jest to sklepik dla osób przyjeżdżających, także jak najbardziej zapraszamy tutaj wszystkie osoby przybyłe z Ukrainy do nas, bo nie wszyscy wiedzą, że coś takiego istnieje, jest to utworzone na terenie Domu Kultury. Ci, co wiedzą, mamy jakieś kontakty, wiadomo, że nasi wolontariusze też przyjmują pod swój dach tych uchodźców, ja osobiście też przywoziłem z Ukrainy rodzinę. Także oni już wiedzą, że mogą przyjść, ale ci, co nie wiedzą, niech przyjdą, naprawdę zapraszamy, otrzymują tą pierwszą pomoc, taką jaką możemy. Zbiórka jest również cały czas prowadzona, można do nas przynosić do Domu Kultury rzeczy. Na chwilę obecną zbieramy, jest zapotrzebowanie na pościel, tak? Bo w dniu wczorajszym wszystkie poduszki, kołdry, ale zaznaczam, że to nowe, to wszystko było nowe, przekazane przez darczyńców, wszystko zostało wykorzystane dla tych już pierwszych osób. Tego nam brakuje na chwilę obecną, czyli poduszki, kołdry, prześcieradła, pościele. W sumie pościele i prześcieradła jeszcze są, ale wiadomo, że tego nigdy za dużo, jeżeli to będzie potrzebne. Zbieramy środki higieny osobistej, czyli żele pod prysznic, dezodoranty, pasty do zębów, szczoteczki. Tego też naprawdę ci ludzie niektórzy nie mają, co przyjeżdżają. Także to też przekazujemy. Pieluchy dla dzieci, jak i dla dorosłych też są potrzebne. Dla dorosłych oczywiście pojadą na front, bo wiemy, że jest takie zapotrzebowanie tutaj z listy wojewody. Także mamy już też, dostaliśmy od darczyńców, także będą spakowane i przekazane tutaj na granicę. Również środki dezynfekujące, maseczki, opatrunki, też jest to zbierane. Jeżeli chodzi o żywność, to zbieramy żywność szybkiego przygotowania, wszelkiego typu zupy instant, konserwy, makarony. Ci obywatele biorą to, bo nie mają nic, tak? Naprawdę przyjeżdżają, nie mają nic i biorą to i miło zobaczyć uśmiech w tak ciężkiej chwili dla nich, bo mnie naprawdę też ciarki przechodzą, jak mówię o tym i oglądam, co się dzieje i słucham i rozmawiam z nimi, bo wiadomo, oni mają kontakt ze swoimi rodzinami i przekazują te informacje, co się tam dzieje, bo niektórzy na przykład obywatele nie chcą tutaj przyjechać do Polski, chcą zostać i bronić swojego dobytku, swojej ojczyzny. Także rozmawiam i miło jest naprawdę zobaczyć uśmiech, że są wdzięczni, bardzo dziękują Polakom. Tutaj nam osobiście, jak i przez Facebooka i tak dalej, także są podziękowania tutaj o tych naszych, o których wiemy, tak, w Lubawce. My jeszcze tutaj powiem, oczywiście nie zbieramy, tak jak pani burmistrz mówiła, środków medycznych, natomiast tutaj w Lubawce w tym punkcie mamy jeszcze zebrane i można przynosić takie podstawowe środki przeciwbólowe, środki na przeziębienie, na kaszel, zestawy pierwszej pomocy, bo ci ludzie też tego nie mają. I jak się przeziębią, no to od nas otrzymują ten syrop, te tabletki na kaszel, czy tam od bólu głowy te tabletki, bo niektórzy są nawet bez gotówki, tak, jak przyjadą. Dlatego my tutaj tego nie wysyłamy na granicę, bo był problem z segregacją, z informacji od wojewody, natomiast my tutaj mamy to posegregowane i jeżeli jest taka potrzeba, naprawdę przekazujemy to tym
osobom potrzebującym. Jeszcze również potrzebujemy latarki, które będą przekazane tutaj na granicę, już z granicy do Ukrainy. Bardzo dużej ilości baterii i powerbanków, bo tego brakuje w tym momencie z naszych informacji, które posiadamy. Ewentualnie zapalniczki, zapałki, to też będzie przekazane tutaj transportem najbliższym na granicę. Także tak jak już wspomniałem, zapraszamy wszystkich uchodźców, którzy nie wiedzą, do Domu Kultury w Lubawce na ulicy Kamiennogórskiej, do punktu pomocy, potocznie zwanego przez nas wolontariuszy sklepikiem. Otrzymają wszelką taką pierwszą podstawową pomoc, a w tym momencie chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom za ofiarność, za otwarte serce, za solidarność. Przepraszam. Emocje, solidarność z naszymi sąsiadami z granicy wschodniej. Również bardzo dziękuję wszystkim wolontariuszom, wszystkim firmom, które użyczyły busy, które uczestniczyły w transporcie. Cały czas potrzebujemy również, jeżeli będą zbiórki, rąk do pracy. Jeżeli ktoś chciałby zostać wolontariuszem, zapraszamy do Domu Kultury. Pracy nie brakuje przy segregacjach, przy układaniu, przy pakowaniu i tak dalej. Z mojej strony to myślę tyle. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Panie burmistrz, tutaj pan przewodniczący mówił o tym, że bardzo dużo osób trafia do tego sklepiku, nazwijmy go tak, jak funkcjonuje to wśród lokalnej społeczności. Czy w związku z tym na terenie właśnie Domu Kultury w Lubawce będą dyżury personelu medycznego, bo tak jak pan przewodniczący mówił, to są ludzie, którzy bardzo często przyjeżdżają tutaj przeziębieni, chorzy, spędzili w podróży kilka dni, czy tam będzie można po prostu tworzyć taki punkt? Na dzień dzisiejszy nie ma takiej potrzeby, ale tak jak mówiłam, koordynujemy to wszystko razem, jeżeli wypada przypadek osoby chorej, jesteśmy w stanie ściągnąć tutaj pomoc medyczną, żeby udzielić takiej pomocy. Nie ma z tym żadnego problemu. Jeżeli chodzi o dyżury, no to szkoda angażować tylko dla samego dyżuru medyków, bo mają co robić, bo mamy wojnę, ale COVID jeszcze nam nie został całkowicie wykasowany z naszej świadomości i z naszego życia codziennego. Także póki co nie ma takiej potrzeby. Jak będzie przypadek, gdzie będzie potrzebna pomoc, jesteśmy w stanie dedykować tą pomoc dla osoby, która to będzie potrzebowała. Ja przepraszam, panie burmistrz, ja bym tylko dopowiedział tutaj, zgadzam się z panią i jeżeli ktoś przyjdzie do nas, faktycznie będziemy widzieć, że jest przeziębiony, my go naprawdę pokierujemy, pomożemy, nawet przetransportujemy do naszego ośrodka zdrowia, żeby udzielić tutaj mu pomocy. Ktoś z naszych wolontariuszy zawsze jest tam i pomożemy. Także z tym myślę, że ja obiecałam na koniec podać numery telefonów, które są dostępne całodobowo na zewnątrz do nas, do urzędu. 516 319 439. I drugi numer 516 317 351 i mam prośbę, bo dochodziły do mnie informacje, że telefony są nieczynne. Tu do godziny 15 mamy czasem problemy z sygnałem, z dotarciem sygnału, bo są grube mury i akurat te dwie panie siedzą w parterze i może być problem z łącznością. Jak nie można się dodzwonić, ktoś nie odbiera, proszę o wysłanie sygnału SMS-em, że proszę o kontakt. Panie będą odzwaniały na 120%, bo sygnał SMS-a jest o tyle lepszy, że chwila, mały dostęp do sieci i już wysyła wiadomość tekstową. Mój telefon i pana Pawła Mazura jest do kontaktu z wojewodą, ale w razie czego to jestem na mediach społecznościowych, można się ze mną kontaktować też w razie potrzeby i cały dzień. Chciałam też powiedzieć o sytuacji w wolnych budynkach będących w dyspozycji urzędu. To jest była szkoła numer 2 przy ulicy Bocznej, też jest była szkoła mała w Miszkowicach, część przynajmniej tej byłej szkoły i za chwilę, mam nadzieję, będzie wolne przedszkole przy ulicy Dworcowej.
Na razie nie ma decyzji, nie ma informacji, jak mamy postępować z takimi obiektami wybudowanymi czy użytkowanymi w innym celu niż zamieszkanie na stałe ludzi. Więc jeżeli wojewoda, czy będzie ta specustawa, która zwolni z obowiązku właśnie wykonywania zmiany sposobu użytkowania i uzgodnień, przede wszystkim w tym wypadku ze Strażą Pożarną, bezpiecznego przebywania tam uchodźców, to takie budynki również będą oddane do dyspozycji na zabezpieczenie lokali dla uchodźców z Ukrainy. Panie Przewodniczący, to co? Bierzemy się do roboty i zbieramy kolejne rzeczy. Tak, jak najbardziej. Zapraszamy do przekazywania darów. Ja jeszcze tylko przypomnę, że oczywiście w tym naszym żargonie w sklepiku te dary są wydawane za darmo. Tutaj nie trzeba mieć żadnej gotówki, tylko po prostu przyjść z rodziną, bądź jeżeli rodzina nie może, to osoba, która przygarnęła pod swój dach tych uchodźców, jak najbardziej wszystko zostanie przekazane, to co jest potrzebne za darmo. Jeszcze tylko dopowiem, że mamy również dla małych dzieci wózki, foteliki, jeżeli będą potrzebne tutaj do transportu też to jest. Mamy dwa łóżeczka, jeżeli się narodzi dziecko, mamy małą wyprawkę dla niemowlaka, także to też jest, także bardzo, bardzo zapraszamy i podkreślam, że to jest wszystko bezpłatnie wydawane dla tych uchodźców. Jeszcze mam informację, jeżeli będzie organizowana zbiórka znowu na terenie miasta w jakichś punktach, będziemy o tym oczywiście informować w mediach społecznościowych i wtedy też bardzo prosimy o wsparcie i pomoc, jeżeli będzie nam brakowało już artykułów do przekazywania. Dziękuję bardzo. Pani burmistrz, jeszcze, jeżeli mógłbym dopytać, bardzo dużo tych informacji w ostatnim czasie się pojawia. Chyba to jest też taki czas, żeby zaapelować, żeby ufać tylko tym oficjalnym informacjom, które się pojawiają, jeżeli chodzi o zbiórki i te metody pomocy. Bardzo proszę i dostarczać do tych oficjalnie zgłoszonych punktów, które mają, jak gdyby, które są firmowane przez urząd czy przez radny, czy przez instytucje samorządowe, bo tak się zabezpieczamy przed prawidłowym zbieraniem i prawidłowym oddawaniem tych rzeczy dla potrzebujących. Mówię, u nas nie ma przypadków jeszcze złej pomocy i całe szczęście ja bardzo, jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim darczyńcom, wszystkim wolontariuszom bardzo, bardzo dziękuję. Pomoc jest naprawdę ogromna. Serce mamy w gminie Lubawka przeogromne. Dziękuję bardzo Państwu za rozmowę i do zobaczenia. Dziękujemy. Do zobaczenia.